Maciej Orłoś jeszcze jest. Nie uciekł. Jestem. Bardzo się cieszymy. Jeszcze nie poruszyliśmy tego wątku aktorskiego. Mnie to bardzo ciekawi, bo jest pan aktorem i to z wykształcenia. Który serial, film, w którym pan zagrał, wspomina pan z największym uśmiechem? Znaczy, to dobrze powiedziane, że aktor z wykształcenia, no bo właściwie poza tym to niewiele mi zostało, bo z aktorstwem jest tak, że trzeba praktykować. Jak się nie praktykuje, to pewne rzeczy ulatują. Pewne rzeczy nie ulatują, trochę tak jak z jazdą na rowerze, po prostu po latach robi się to samo i coś tam zostało w pamięci operacyjnej organizmu. Natomiast, żeby mieć jakieś dobre wyniki, no to trzeba praktykować. A co do seriali, znaczy pytanie dotyczy tych, w których ja wystąpiłem, czy w ogóle? W których pan wystąpił? W Labiryncie, to był pierwszy serial w telewizji polskiej, słynny. Ja tam zagrałem takiego pana, który prowadził spotkania AA, anonimowych alkoholików. Nie była to duża rola, ale tak, no dobre mam wspomnienia, chociaż to było tak dawno, że już niewiele pamiętam. A najbardziej szalona rzecz, którą pan zrobił podczas studiów, mój kolega mi ostatnio opowiadał, że musiał biegać w piżamie po rynku we Wrocławiu w ramach studiów aktorskich. Pan? To ciekawe bardzo. Nie, myśmy aż takich głupot nie wyprawiali, chociaż znaczy te studia były w ogóle dosyć szalone, bardzo intensywne. Właśnie nie wychodziło się z tej uczelni. Strajk studencki, to była jesień 81 roku, tak kilka tygodni przed stanem wojennym. To było szaleństwo, cały ten strajk okupacyjny. 3 tygodnie siedzieliśmy w gmachu PWST, jeszcze wtedy PWST, no i kisiliśmy się we własnym sosie i dostawaliśmy wyrazy poparcia od różnych środowisk, również z teatrów warszawskich, ale nie tylko, i przychodzili goście na spotkania z nami. Ja byłem przewodniczącym komitetu strajkowego. No to było niezwykłe przeżycie, przygoda. A strajk czego dotyczył? Jakby nasi słuchacze nie wiedzieli? Tak, myśmy się solidaryzowali wtedy z innymi studentami, którzy sprzeciwiali się temu, co się działo. Szczerze mówiąc, teraz, kiedy zaskoczyliście mnie tym pytaniem, więc nie podam szczegółów, to już też było dawno i później zostało zmazane przez to wszystko, co się zdarzyło później. Ale to był niezwykły czas. To był wyraz poparcia i solidarności z innymi studentami, którzy zaprotestowali w Warszawie, w jednej z uczelni. To też miało związek oczywiście z NZS-em, czyli Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, które też u nas jakoś powstał tam. Myśmy nie byli dużą uczelnią, nigdy PWST nie było znaczącą, wielką uczelnią, ale przez solidarność z innymi też zrobiliśmy strajk. Musimy zbliżać się do końca. Ja jeszcze mam na koniec takie krótkie pytanie. Czy dzisiaj TeleExpress o 17 w wykonaniu pana? Nie, dzisiaj nie, ale od jutra przez kilka dni z rzędu tak. To będziemy przy telewizorach. Nieważne czy ja, czy nie, zawsze zapraszam na TeleExpress. Będziemy. My będziemy się kłócić, my byśmy woleli z panem, no ale przynajmniej ja trudno, dziękuję, dobranoc, powiedziałem. Dobranoc. Naszym gościem był Maciej Orłoś. Dziękujemy.